Republika graczy rzuciła mi wyzwanie, bym przetrwał 50 okrążeń na torze Nordschleife. Wysłali mi specjalnego laptopa za niebotyczne 24 tysiące złotych z RTX 4090 i 914 generacji, a ja wyposażony w kierownicę musiałem dokonać coś, co jest dosyć hardkorowym wyzwaniem. Do tej pory tego typu wyzwania robiłem dwa razy w Forza Horizon 4 na Goliat i w Forza Horizon 5 na Goliacie, ale tutaj poprzeczka jest znacznie wyżej, bo tor jest dużo trudniejszy, węższy, a samochód, którym będę jechał, sporo szybszy. Dodatkowo gra rzuca znacznie większe wyzwanie, bo znacznie więcej elementów symuluje niż Forza Horizon 5. I teraz przedstawiam wam skrót najważniejszych wydarzeń podczas 6-godzinnego livestreamu. Zapraszam do oglądania. Więc mamy odblokowane FPS-y, mamy Dynamic Render Quality. Tutaj możemy sobie to ustawić jak chcemy. Nie można tego wyłączyć całkowicie. Ale wczoraj robiłem testy i naprawdę gra wygląda bardzo ładnie. 1000 km przejdziesz na tym... Poważnie? 1000 km? Już to obliczyłeś? Postaram się jak najwięcej czytać czat podczas jazdy, ale zaraz zobaczycie, że będzie to mocno utrudnione. Więc tak, tutaj też mamy wszystko na ultra, na maksa. Tutaj mógłbym coś ustawić mocniej. To są te efekty post. Czyli post-renderujące. I to mam tylko na high, nie da się tego wyżej ustawić. Najbardziej zastanawia mnie ray tracing, ale wiesz co? My będziemy jechać podczas ładnej pogody, ale będzie noc. Powinna być kilka razy noc. To mamy 2560x1440. Ten laptop ma... to jest jego natywna rozdzielczość, czyli... na 1600, ale mój monitor, na którym ja gram, który mam podłączony do laptopa, no nie obsługuje tej rozdzielczości. Wy byście też widzieli źle obraz, nie? No i tutaj możemy sobie włączyć jeszcze DLSS i tutaj włączamy sobie Ultra Quality DLAA. Będziecie widzieli tutaj też FPS-y, będą pokazane przeciążenia, różne tam telemetria będę pokazywał na ekranie, także będzie ciekawie dla wyjadaczy samochodowych. Tutaj mamy też wszystko na ultra zrobione. Największe wrażenie zrobił na mnie ten Golf. To jest Golf Experion Racing Golf GTI. Wziąłem sobie go tak na strzała, na testy. On nie ma dużo mocy, ale tak genialnie się prowadzi, tak świetnie się nim jechało, że myślałem, że go wezmę, ale jest za wolny. Stwierdziłem, że pojedziemy Astonem Martinem Valkyrie AMR Pro. Dobra, więc zobaczymy, co my tutaj mamy. Więc oczywiście Nürburgring, Nordschleife, tylko Nordschleife, tu mamy jeszcze tą mniejszą pętlę wyścigową, ale stwierdziłem, że ona... że nie, tylko Nordschleife. Więc zaczynamy późnym rankiem. Dobra, weźmy Partiali Cloudy, to będzie tak lekko zachmurzone. Maksymalny poziom Drivatarów, nie dlatego, że jestem jakiś super koksem i dam sobie z nimi radę, tylko dlatego, że... chcę mieć więcej kasy, a praktycznie na pierwszym okrążeniu już ich nie widać na mapie, dlatego że ten samochód, który mam, jest zajebiście szybki. Jeśli chodzi o zużycie, to stwierdziłem, że kosmetyczne uszkodzenia tylko. Chciałem jechać na fuel i tires only, czyli by nam zużywało się paliwo i opony, ale jak pojeździłem trochę tym Astonem, to okazuje się, że paliwa starczy na, uwaga, 4 okrążenia. Tak wygląda Aston Martin AMR Pro. I teraz jeśli chodzi o ustawienia trudności, asysty, to tutaj mamy sugerowane linie wyłączone, hamowanie ABS tylko, symulacja, trakcja sportowa, mamy jeszcze tą trakcję włączoną, ale sportowa wystarcza do tego samochodu. Kontrola stabilności wyłączona, no i zmienianie biegów automatyczne. Mam doświadczenie po pewnym czasie, jak już tam przejedziesz parę godzin, to zmienianie na opadkach biegów jest kłopotliwe, delikatnie mówiąc, więc wystarczy dla mnie, wystarczy. Telefon z czatem mam tutaj, za kierownicą, mam też czat na górze na monitorze, ale za kierownicą może będzie mi łatwiej odczytać, także postaram się jak najwięcej czytać czat, aczkolwiek zobaczymy. Dobra. Zaczynamy okrążenie pierwsze, pełni entuzjazmu, jest wspaniale.
ale pięknie. Jak to wygląda, wow. Nie jechałem jeszcze w motorsporcie o tej porze dnia. A widzieliście, że w iRacing dodali deszcz? To jest taki już hardkorowy symulator. Teraz się właśnie chwalą, że dodali deszcz w końcu. Tutaj w motorsporcie też jest, ale chodzi o to, że fani mocno cisną tego iRacing, że dopiero teraz to dodali, nie? Im się to nie podoba. Jest noc! Pełna noc! Ładnie ten tor będzie wyglądał chyba. Gdzie ten dzień jest? Kurde, już tyle w nocy jadę. Shit! Niedobrze. Kurde, znowu będzie popsute okrążenie. Widzę przede mną kolejnych dwóch. Ej, naprawdę, ja nie wiem, co oni mają za auta, że jadą tak powoli. Ten na pierwszym miejscu to jakiś hardcore. Ale ci, co teraz ich dubluje, dopiero pierwszy raz, ale dubluje już, to naprawdę sami widzieliście, z jaką prędkością ich wyminąłem tamtego typa poprzedniego, nie? Oni są już zdublowani w tym momencie. Jaram się tym torem, bardzo mi się podoba, chociaż widziałem, że dodali, znaczy Nordschleife było też w Fordzie Horizon, w Fordzie Motorsport 5, nie Horizon, tylko Motorsport było, także nie wiem, czy to nie jest kopiuj wklej z jakiejś tam super starej Fordzy, tylko wiesz, porobili te pobocza jakoś tak ładniej, nie, żeby się tam świeciło coś. Ciekawe, na ile oni właśnie coś pozmieniali, coś dodali, a na ile to jest kopiuj wklej. Nie wiem, czy widzieliście takie wideo porównawcze, może ja coś takiego zrobię, gdzie porównywano dźwięki samochodów w różnych grach. No i na przykład masz Gran Turismo, Lambo brzmi inaczej, Ferrari brzmi inaczej, poszczególne modele Lambosów, nawet z tym samym silnikiem, ale wiesz, inny wydech, też brzmi każdy inaczej. I zrobiono porównanie w motorsporcie. No i tutaj Centenario, Aventador, Murcielago, wszystko brzmi dokładnie tak samo. Muszę uważać na ten upierdliwy zakręt teraz. Zbliżam się do niego. Tu zewnętrzna, o. No i za wolno, nie? No ale uważałem teraz, nie chciałem z niego wypaść, bo on jest najgorszy chyba. Mi uciekło. Szczerze, jestem cichym fanem Gran Turismo 7. Naprawdę. Zajebista giera. To nie mam czasu w nią grać, ale gdybym miał, to bym grał. Czy jest głośny teraz? Nie, on tam laptop się ustabilizował w jakiejś tam swojej, w jakimś tam swoim trybie pracy i cały czas tam sobie dmucha tym powietrzem. Więc tutaj mam laptopa, który przez 3 ostatnie godziny ciśnie z włączonym ray tracingiem, z włączonym właściwie wszystkim, co się da w motorsporcie i rozdzielczością 2560 na 1440. No i po takim długim graniu przykładam mikrofon. Słychać go tak i jeszcze z tyłu. O, tutaj pewnie słychać głośno. Cyk. Raczej nie jest to mega głośne.
Dla porównania tak postukam. Uwaga, bo zaczynamy. Podaj pełną nazwę techniki w kartach NVIDIA, której skrót to DLSS. Musicie napisać dokładnie, co to oznacza. Poprawnie, na czacie, nie musicie dużymi literami, możecie też pisać małymi. Jeszcze musi moderator rozstrzygnąć, bo on tutaj jest sędzią. Ja miałem czytać pytanie i zasady konkursu. Kamil P. Z tego co widzę, to napisał pierwszy, ale niech jeszcze potwierdzi moderator. Okej, dobrze. Możesz ty. Bardzo lubię Need for Speed'a, tego Unbound'a, bo tam każdy samochód ma jakąś historię w tej mojej rozgrywce. Wiem, każdy jest do innej konkurencji, każdy ma jakieś zadanie konkretne, na przykład jeden mam do policji, drugi mam do wyścigów takich, kolejny mam do wyścigów takich, nie? To ma tam sens, a tych samochodów jest niewiele i powiem ci, mi wcale nie brakuje tam samochodów w Need for Speed Unbound. Są fajne pakiety tuningowe, każdy samochód możesz sobie przerobić tak, jak ci się podoba lub nie. I ile tam jest samochodów? Stówka? Nawet chyba nie. Nie pamiętam już dokładnie. Ale nie ma ich dużo tak w stosunku do Horizon 5. I tam mi kompletnie nie brakuje. Ten co? Opon nie miał, czy jak? Mam wrażenie, że te boty zaczynają się trochę bugować, wiesz, po tylu okrążeniach. Dziwne. Ja też trochę się zbugowałem, o. To prześwitujące przez drzewa słońce jest magiczne. Szkoda, że nie mogę się przyjrzeć temu tak jak wy. Wzięła. O! Okej. Okay. Tak nie miało być, ale wyszło śmiesznie. Może być. Może być. No, tak niedługo powinien mnie dublować ten pierwszy po raz trzeci. Bo już dawno go nie widziałem.
Ej, co oni? Oni jakoś dziwnie jeżdżą. Ja widzę, że im zarzuca dupy. Te samochody im latają po tych zakrętach tak, jakby nie mieli, jakby mieli wytarte całkowicie opony, wiesz? Zaczynam się zastanawiać, czy ta funkcja niezdzielania opon działa tylko na moje auto, czy na ich też? Chciałbym, żeby Forza Horizon 6 była w Chinach. Chiny są naprawdę przepiękne. W sumie dodają dużo tych chińskich samochodów teraz do piątki. Może akurat będą Chiny. Byłoby fajnie. To jest wysoki poziom drive-atarów, jak oni jeżdżą. Jak jakieś ciamajdy. Też mam takie właśnie przeczucie, że będzie w Chinach, bo właśnie jest tych sporo aut chińskich pododawanych, nie? Więc jest szansa, że może będzie, nie wiem. Tak, zachody słońca są zajebiste, no. Czasami można się zatrzymać po prostu i popatrzeć. Jaka muzyka się włączyła, ty! Idziemy jak burza. Pioruny spod kół. O, wypadł. Ale blisko był. Ej, spodziewałbyś się, co? Co chwilę te boty się rozwalają tutaj, ja nie wiem. Także jeszcze kawałek nocnego przejazdu nas czeka. No dobrze. To jeszcze zobaczymy gwiazdy. Ja po tym live'ie na pewno zobaczę gwiazdy. Mam tylko nadzieję, że dogoni mnie ten pierwszy ziomek. Że zdubluje mnie trzeci raz. Czy czwarty? Chyba czwarty raz bym je zdublował, jakby mnie teraz dogonił. Ma na to jeszcze półtora okrążenia, no jeszcze dwa, można powiedzieć. Chciałbym, byłoby miło. Dobra. We'll be right back.
to on tak zapieprza, aż miło popatrzeć. Bez żadnego błędu, bez niczego, po prostu jak za długo siedzi ci na ogonie, nie może wyprzedzić, to finalnie wjeżdża w ciebie i cię rozwala. Jakieś takie mam wrażenie, że ten bolid powinien mnie tutaj trzasnąć na tych zakrętach. Ale na prostych już chyba nie. Fuh, było blisko. Myślę, że na pewno przetestuję Assetto Corsa 2, ale zanim tam, to będę musiał trochę więcej w jedynce pośmigać i trochę liznąć Competizione, bo tam ani razu jeszcze nie cisnąłem, a teraz ma wyjść jakiś tam update, nie? Do Competizione. Akurat na zachód słońca się... Może jeszcze załapiemy się na noc. Może jakieś gwiazdy się pokażą. Zaraz się powinny włączyć światła. 3, 2, 1. Jest! Trafiłem! Za trzecim razem, ale trafiłem. Co? Rozwalił się? Nie ma opon już. Ty no co on robi? Jedzie tu czasówkę wale. 50 okrążenie. Uciekaj mi stąd. Bo przez niego mam rozwalone okrążenie. Co za gnój. Jak nie masz opon, to do pita z... Uciekaj. Ach. O, mocne to było okrążenie, nie powiem. Jest! Zrobione! Zrobione! Total. 4 godziny, 53 minuty. 23 sekundy, najlepsze okrążenie, zepsute, 5.30, nie wiem jakie, właśnie powinno pokazywać też najlepsze okrążenie bez zepsucia. 20 km, jedno okrążenie, 21 prawie, 50 okrążeń, 16 kierowców, byłem drugi. Różnica mojego czasu między czasem tego gościa, który wygrał, to jest pół godziny, dobrze patrzę. Nie, 20 minut. 20 minut. No niecałe. Kurde. Wow. Wbiłem 50 poziomów samochodu. Ty, tak mało kredytów? Patrz, dostałem 253 tysiące kredytów. Naprawdę. Wow. Myślałem, że dostanę gdzieś z 5 milionów. Tu 6 godzin jechałem, halo. Ale wbiłem 44 poziom kierowcy. Nie wiem, co mi to właściwie daje. Mogę zobaczyć replay, ale te replaye są tu naprawdę... Znaczy, nie pokaże się cały wyścig chyba, tylko pierwsze jakoś tam 8 minut wyścigu się pokazuje, coś takiego. Zobaczymy, jak Lapek poradzi sobie w takich warunkach, czyli naprawdę takich hardkorowych. Tu nie było monotonnie ani przez chwilę na Nordschleife. Każde okrążenie to było ćwiczenie i każde okrążenie to było wyzwanie. I naprawdę się nie nudziłem. Podobało mi się. I dalej mam ochotę ćwiczyć na tym torze. Zwłaszcza, że już mam jakieś, że tak powiem, podstawy do ćwiczeń. Na moim monitorze, na obu tych monitorach jest ta sama rozdzielczość. 2560x1440. O, i w tej BMC już można z kokpitu sobie ustawić. Ej, nie jest źle. 70 FPS-ów. 70, 60.
A, jest ślisko. A jest tyle samo FPS-u, co było wcześniej. Wyobraź, ja chciałem jechać tą BM-ką 50 okrążeń na tym torze. Tak normalnie, nie? Wczoraj sobie ten samochód wybrałem. Wiesz, ile by to trwało? Porównaj sobie prędkość Astona Martina do tej BM-ki. No co? A, bo to są te hardkorowe kary. Teraz mam powłączane, że każda kolizja, każde tam... Nawet jak się źle spojrzysz na swojego przeciwnika, to też dostajesz karę. To już jest hardcore. No i live'ik właśnie się skończył. Muszę przyznać, że było hardkorowo dosyć. Na Nordschleife 50 okrążeń, laptopek. Cichutko sobie chodzi, on praktycznie przez cały czas tak samo pracował. Tylko jakieś 200 tysięcy kredytów zarobiłem za 50 okrążeń. 6 godzin jazdy, obecnie live trwa 6 godzin 29 minut, a ja wyglądam tak po tym wszystkim. Myślę, że chyba nie jest źle. Jestem upocony, zgrzany i trochę kręci mi się w głowie, ale fajny był ten tor. Dużo się rozbijałem praktycznie do samego końca. Najlepiej jechało mi się w środku tego całego wyzwania, czyli tak na 30, 35 okrążeniu. Wtedy miałem najlepsze wyniki, najlepsze osiągi i najczyściej jechałem. Najgorzej było na początku i na końcu. Ale tak, fajne wyzwanie. Myślałem, że będzie dużo trudniej. Wczoraj wieczorem wbiłem sobie, przejechałem dwa okrążenia i zastanawiałem się, jak ja to zrobię, a dzisiaj już po wszystkim. Masakra. Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Cześć.